Uzależnienia behawioralne wśród uczniów to główny temat szkolenia zorganizowanego przez poradnię profilaktyczno-konsultacyjną Monaru w Wałbrzychu. W dwudniowym szkoleniu biorą udział osoby, które prowadzą już zajęcia profilaktyczne z młodzieżą, a także te, które takie zajęcia dopiero rozpoczynają. Na szkolenie do wałbrzyskiego Monaru zgłosiły się osoby nie tylko z Wałbrzycha i okolic, ale również z Wrocławia czy Zielonej Góry. Tematem przewodnim spotkania były uzależnienia behawioralne. Na wykładach poruszano problem uzależnienia dzieci i młodzieży szkolnej od komputera i internetu, od zakupów oraz od hazardu, od którego częściej uzależniają się dzieci niż dorośli. Są pewne czynniki podatności związane właśnie z potrzebą rywalizacji, z potrzebą szukania nowych doznań. Jest to domena, która jest charakterystyczna dla młodych chłopców. Rzeczywiście te wyniki dotyczące tego, że jest to bardziej powszechne niż wśród dorosłych, są bardzo ciekawe i zaskakujące, ale myślę, że to jest właśnie związane z aktywnością dzieci w internecie, że jest łatwiejsza dostępność, że też właśnie ta potrzeba rywalizacji, że wokół tego budują też swój świat. Przyczyną popadania uczniów w uzależnienia może być m.in. ucieczka przed problemami, nieśmiałość, brak akceptacji czy samotność. Uzależnieniom można jednak zapobiec. Najważniejszy jest dobry kontakt z dzieckiem, nie tylko w domu, ale również w szkole. Trzeba pamiętać o tym, że ważne jest nie tylko to, co my mówimy, ale to, co my też robimy. W związku z tym rodzice też modelują tego typu zachowania. Siedząc przed komputerem, każdy w swoim pokoju, a czasem się zdarza, że przy jednym stole każdy ma swój laptop, i spędza w ten sposób wolny czas. I wtedy dziecko się uczy, jakie to potrzeby może jego zaspokoić. Patrzy na to, w jaki sposób to jest dla niego użyteczne, jakie on może mieć z tego korzyści. W związku z tym, jeżeli rodzice nie modelują tych odpowiednich zachowań, no to nie mają wtedy takich argumentów, żeby je egzekwować. Szkoła może reagować w ten sposób, żeby być w dobrym kontakcie z uczniem, znaczy z uczniami, bo niekoniecznie z jednym uczniem, tym, który potencjalnie jest zagrożony, ale generalnie z uczniami. I to jest najprostszy, najbardziej banalny sposób, gdy jesteśmy w dobrej relacji z uczniem, wtedy, gdy uczeń nie obawia się nam powiedzieć o swoich problemach, o tym, co go dręczy, co go trapi, albo co go cieszy, fascynuje, to wtedy w sposób niejako naturalny jesteśmy w stanie zobaczyć, że coś niepokojącego się dzieje. Na uzależnienie mogą wskazywać zmiany w zachowaniu dziecka, nagłe opuszczanie się w nauce i długie przesiadywanie przed komputerem. Gdy zauważymy niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka, powinniśmy poszukać profesjonalnej pomocy. Trzeba wtedy już sięgnąć po poradę tutaj specjalistów, po ośrodki, iść do ośrodków, które zajmują się tym problemem, bo tak jak mówię, bardzo często te zachowania behawioralne, czyli idą w parze z różnymi innymi zachowaniami ryzykownymi, więc tutaj na pewno trzeba objąć całą rodzinę tymi taką terapeutyczną pomocą, a nie tylko tego, jak ja to mówię, delegata, bo to na pewno coś tam się dzieje. Ale kontrola, wsparcie ze strony rodziców i nieodrzucanie tego dziecka. Szkolenia to nie jedyna działalność Monaru w zakresie uzależnień behawioralnych. W ostatnim czasie przeprowadzono również zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, które miały zwrócić uwagę na przyrodę, zachęcić do zabaw na dworze i pokazać, że bez komputera można też żyć.